Ja dodam, nie wiem, co się stało. Ale do ludzi przestało dzwonić, jakoś tak, nie wiem, z pół roku pędzia. Już wcześniej z nim było gorzej, ale człowieku, no nie tak. A ostatnio nawet jak się ją wyciągło na imprę do Tana, to siadała w kąciku. Ustawiała po ściance swoje cztery komory, każda w innym miejscu, każda w innej sieci, klepała te SMS-y. Całą noc. I pojebana jakaś. To do niej Kolo podchodzi i pyta, co robi? A też, że musi wypełnić warunki promocji. No to może. I patrzy na niego tak, że im się normalnie te ręce normalnie tak zaczęły telepać. Jakby mu się alarm wibracyjny włączył w dupie normalnie. I kiedyś jest była równa kulowa, nie? Na czacie nieraz daliśmy łacha z gównia, że debili, co się tylko zdymać chcą. A jak ruszały sale na mieście, to żeśmy żadnej nie przepuściły. Nawet na nas kulowy zaczęły na osiedlu wołać, okazję, okazję, co tam. Ale to zdrość. Zdrość pipy jedne. Pipy. Bo zawsze trafiłyśmy towar na wyższy jakość, nie? A te debilki? Chyb sobie dawała wcisnąć, jak nie wiem. Ale zajebiste czasy były. Zajebiste czasy były, człowieku. Kiedyś mi nawet coś tak tło. Jak u niej w szafie otwarłam, to tam się taka strefa gazetek promocyjnych wysypuje tysiące normalnie. Hałta taka, nie? Tam jakieś takie dziwne zapiski. Ale powiedziała, że tej kuby tak się bawi, to ja uwierzyłam, nie? Jakoś tak miesiąc temu podobno wstała nagle z kanapy w serialu i zaczęła buty ubierać. To się matka pyta, gdzie ty idziesz, no? Gdzie ty idziesz? Także na ostatnią wyprzedaż. No. I poszła. Teraz już każdy z znajomych dzwonią non-stop. Non-stop. No ja też dzwonię. Chciałam mi powiedzieć. Chciałam mi powiedzieć. Thank you.